Cześć, z tej strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gier Brawl Stars. Moi drodzy Zedymiarze, na samym początku chciałem wam życzyć wszystkim szczęśliwego nowego roku i przede wszystkim dużo zdrówka, ponieważ żyjemy w bardzo dziwnych czasach, a te zdrówko z pewnością wam oraz waszym bliskim się przyda, więc też życzenia złożycie od Farela dla waszej rodzinki. W dzisiejszym odcinku wymaksujemy sobie Byrona, bo już mi zaspamowaliście na Instagramie oraz pod ostatnim filmem. Farel, kiedy wymaksujesz Byrona i przetestujesz jego gadżet oraz Star Power? W dzisiejszym odcinku to wszystko, moi kochani, się wydarzy. Ale zanim się to wydarzy, ty, mój drogi przyjacielu, też możesz mi złożyć życzenia noworoczne, zostawiając łapeczkę w górę i subskrybując kanał dzwoneczkiem, jeżeli jesteś nowy na tym kanale, ponieważ dzięki temu będę mógł się dalej rozwijać, a w tym roku, czyli w 2021, lecimy po milion. Zostało już jakieś 84k i napiszcie w komentarzu też, jaki specjal mam przygotować, bo ja już sam nie wiem, czy to ma być piosenka, czy to ma być skok na bungee, czy jakiś inny występ kabaretowy. Swoje propozycje oczywiście piszcie w komentarzu, a teraz polecą dwa krótkie filmy podesłane przez moich widzów, którzy robią zakupy z kodem Farel. Dziękuję wam ślicznie za wsparcie, sprawdźcie swoją skrzynkę mailową, ponieważ wam odesłałem kody PSC o wartości 20 zł weselny pyton z moją kobitą, przez ciebie odbitą, bo dzisiaj byłem po kody PSC, więc porozsyłałem nagrody, więc wbijajcie, sprawdzajcie swoją skrzynkę mailową i pamiętajcie, jeżeli robicie jakieś zakupy z kodem Farel, to nagrywajcie to, podsyłajcie na mój e-mail kodfarel@gmail.com, a jeżeli wasz krótki filmik pojawi się u mnie na odcinku, to znaczy, że wygraliście 20 zł kodu PSC na to, żebyście mogli sobie na przykład kupić, nie wiem, megaboxa albo co innego w jakiejś innej dziwnej gierce, także dziękuję jeszcze raz wszystkim za wsparcie, link do kodu Farel znajdziecie w opisie, wystarczy, że niego klikniecie. Jesteśmy już na moim koncie, jak widzicie, Byron ma poziom mocy 9. Sprawdźmy, czy mamy coś ciekawego w sklepie i uwaga, jest darmowa skrzynka za darmo, nic nowego, ale też jest gwiezdna moc, która nazywa się, uwaga, uwaga, marazm. I co to daje? Super atak Byrona powoduje, że przez 9 sekund przeciwnicy odzyskują 50% mniej punktu życia z dowolnego źródła. Czyli rozumiem, że na przykład jak jakiś ziomek gra w drużynie spoko i będzie chciał go uleczyć, to zamiast uleczyć go, załóżmy, za 2000, uleczy go za 1000, no spoko. Tak samo jak Rosa stoi w krzakach i leczy się na sekundę, jeżeli ma oczywiście star power, po 200 punktów życia na sekundę, no to będzie liczyła się po 100. Ciekawe, ciekawe, naprawdę, dobra. Ale jeszcze nie kupujemy, bo szkoda 2000 golda. Odpalmy sobie darmową skrzynkę, może akurat wypadnie. No akurat nie wypadło. Rozumiem, że jest tylko jedna gwiezdna moc. Gadżetu nie mamy niestety w sklepie, dlatego nie będziemy kupowali na razie, bo i tak musimy otworzyć. I tak musimy otworzyć skrzyneczki, a skrzyneczek jest aż 16. Pamiętajcie, każda łapka w górę zwiększa szansę na wydropienie gadżetu i star powera. Zostawię lajka, jeżeli jeszcze nie zostawiłeś. No na razie nic nie wypadło. Lecimy z kolejną. 155 golda, dalej. 257 golda, dalej. Dawaj, nie świruj, dawaj. Och, jeszcze raz. Jeszcze raz. Bonus tylko jeden. Nie no, XD. Nie no, te openingi są coraz gorsze, serio. Nie no, 280 monet. Nie będę kupował megaboxa. Nie będę kupował megaboxa w tym odcinku. Oddawaj. Nie no, porażka, dawaj. I ostatnia skrzynka. Widzowie, jak wy chyba łapki nie zostawiliście. Dobra, ostatnia skrzynka, ostatnia nadzieja. 16 big boxów i żeby nawet taki śmieszny gadżecik za 1000 nie wypadł? Dramat to jest po prostu. Powiem wam tyle, to jest dramat. Ale widzowie. Jest duża skrzynka i megabox. Pierw duża skrzynka. Nie, muszę pierw megaboxa. Za 22 tysiące megabox. Otwieramy! Wstyd. Wstyd! Big box? Ja mam pecha. Ja mam po prostu, moi kochani, pecha. To jest niemożliwe, żeby to nie wypadło. To jest po prostu niemożliwe. Dobra, kupujemy gwiezdną moc za 2000. Trudno. No i z gadżetem jest lipa generalnie. Nie ma żadnej fajnej oferty. Niczego. Sprawdźmy, na czym polega gadżet. Zastrzyk energii. Byron wykorzystuje jeden ze swoich strzałów, aby przez 3 sekundy zwiększyć punkt życia o 800 na sekundę. No i kurczę, i to jest fajne. I to jest fajne. I powiem wam szczerze, że wolałbym chyba ten gadżet niż ten Star Power. No,
A wy dajcie znać w komentarzu, co wolicie. Bardziej zastrzyk energii, czy marazm? Ja wiem, że najlepiej mieć to i to, ale no rozumiecie, nie można mieć wszystkiego. Na przykład ja nie mogę mieć wszystkiego, ponieważ skrzynki mnie opluwają cały odcinek. Dobra, nieważne. Jeżeli kupię sobie ten gadżet, no to później wam to nagram, kiedyś wam to zaprezentuję, ale na chwilę obecną pocieszmy się naszym nowym star powerem, który nazywa się marazm. No i zobaczmy, czy faktycznie dzięki temu przeciwnicy będą mieli problem z leczeniem. Leczejmy z gierką solo. No i alright. Giereczka solo. Po ile będę atakował skrzynkę? 560. No dobra, na jeden strzał. Tutaj mamy jakiegoś Edgara, dostał. Nie trafiłem. Edgara nie chcę podjeżdżać, bo z Edgarem będzie mega problem. No chodź, chodź Edgar, chodź. Raz, dwa, trzy. Dwa razy zarażony. Trzeci raz zarażony. Dobijam go, dobiję go. Padł. Nice, nara. Leszczyk, leszczyk. Ale ta bitak mało ma. Lu, tam u góry atakuje ostro, oła. Bym dostał. A ja bym się skupił na początku na tiku. Raz, dwa. Elo tik. Leżysz, gościu, leżysz. Dostał. Dostał. Gadżet. Wow! Jak on przyjął na łeb. Przepraszam, ult to był, nie gadżet. Bi... bomba! Ona zostanie dwa razy... pada! Jak ja ich robię? Ale mam mocy, stary! Aha, ona była na 0 power cubesach, dobra. To co, co mam się dziwić, jak on ma... Ja miałem 6, ona miała 1 power cubes, dobra. Jak on chyba chce zatańczyć ze mną. Robię cię, bomba, bomba, dwa razy bomba! Jak chyba komuś brakuje życia tutaj, halo? Łap dzbanek! Mordko! I ciach, ciach, ciach. Ciach, nie no, zginiesz. No niestety zginął wariacik, no zginął. Powiem wam tak, z pewnością mam większą przewagę, bo tak dobrze mi nie szło. Teraz ci przeciwnicy faktycznie, nawet jak uciekają po prostu, to te życie im się wolniej regeneruje. Ciekawe, ciekawe, naprawdę. Zagrajmy sobie teraz duo z randomem, ale dołóżmy do tego też challenge. Czyli ja będę tylko leczył, ja będę tylko leczył ziomka. A w drużynie mamy B. Siemaneczko B. Będę pomagał i otwierać skrzyneczki, normalne, ale będę ją tylko leczył, nie będę atakował oponentów. Nani, kurde, Nani jest na samym początku zawsze w early, tak zwanym mega mocna. Jak te trzy pociski zejdą się w jeden i przydupią, to kurczę, taką B to na dwa hity bierze. Dobra, Bir, on się nazywa, mój ziomek. Chodź, ja ci pomogę, byczku. Dawaj, dawaj, nie bój się jej, nie bój się jej. Resetujesz ją, tak jest. Ja tu pomagam. Jest dobrze, jestem koło ciebie. O kurde, trafiłem chłopa zamiast go. Dobra, autoatak, autoatak. Dawaj, kruczka, jedziesz z kruczkiem. Tak, jest, nie bój się. Lecisz po te kuby. Lecisz po te kuby. Ja cię leczę cały czas. Byniu, nie bój się, nie bój się. Śmiało atakuj. Piękny strzał, ale on, że on tak wcisnął. Nice, niezła robota, niezła robota. No dobra, wjeżdżasz, wjeżdżasz w tika. Nie bój się, nie bój się. Leszę cię po 1K. To jest naprawdę dużo. O kurde, o kurde, o kurde. Muszę się wycofać, bi. Poczekaj na mnie. No, jest Nani, jest Nani. O kurde, Nani miałem. Ajajaj! Wiecie co jest najdziwniejsze, że jak auto aimuje, to moja postać wali w oponenta zamiast w... Nie bój się, nie bój się, nie bój się, zamiast w przeciwnika. A czyli zamiast w mojego teammate'a. Kurde, mylą mi się te słowa. Dawaj, dawaj, nie bój się. Ja ci cały czas leczę. 15 per cubesów. Niezła gierka. Niezła gierka. Takiego healera chyba każdy chciałby mieć. Co nie? A jak? Spróbujmy jeszcze raz, spróbujmy jeszcze raz kogoś wykerować. Mamy tutaj Rico. Rico ma 3,5 HP, tyle co ja na samym początku. To nie jest dużo, to jest naprawdę mało. Dawaj, otwieraj szybciej te skrzynki, Rico. Musimy mieć najwięcej cubesów, wtedy będę cię lepiej leczył. Rico, uważaj. O kurde, Nani. Nie mogę atakować. Dobra, to ja się skupię na otwieraniu skrzynek. Czy mój ziomek się już wykraczył? Tak, zrobił szpagat, wariacik. No dobra, trudno. Podnoszę tego power cubesa, będę miał 4 power cubesy, mój Rico będzie miał 1. To będzie mega, mega ciężki challenge. Oj kurde, auto. Ej, 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 Serge. Wszystko skroju, będzie ciężko go powalić. 11 power cubesów Serge, on będzie naprawdę mocno bił. No dawaj gościu, tak jest, jedzie z nim Rico. Tylko traf coś, mordo, no. Że go Bibi na hita gasi. Najgorzej. No dobra, mamy Piperkę w drużynie, więc Lukasa. Spoko, Lukas, powinniśmy sobie dać radę. Ciekawe, czy jest dobry tą Piperką. Jak będzie miał dobrego aima, to super. Ja będę cię leczył, dawaj Lukas, nie bój się. Dobra Lukas, dawaj no, atakuj coś, no musisz coś atakować, tu jest chłop. Dobrze Lukas, leczę cię, super.
Tu dziś Pamka się przechadzała, ale nie widziałem. Ten Lukas mi się wydaje może tutaj ładnie ugrać, wiecie? Lukas, leczycie spokojnie, Łukasz. Łukaszu, nie denerwuj się, jest wszystko pod kontrolą, leczę. Ty wychylaj się i petarduj go. Tak jest. Tak jest. O nie, Lukas, uważaj, bo dostanę bombę. Raz, dwa, jest gitarka. Luzio, arbuzio, Łuki. Powiem wam, że to nie jest wcale takie proste, muszę cały czas celować w swojego ziomka. Okej. Rozwal to, tak. Łuki, musimy się wycofać. Pomóż, Łuki. Cofnij się. Jesteśmy w kanapce totalnej, Łukasz. Dobra, łap tam dzbanek, gadasz coś. O kurde. No i tu jest teraz przypał taki, że koniec świata. Łukasza uleczę. Wycofujemy się, Łuki, tak jest. Dobra, Łuki. Wceluj, Łukasz się. Dawaj. Spokojnie, Łuki, spokojnie, wszystko pod kontrolą. Leczę, cały czas jest git. Kurde, na nas jest działko sfokusowane, najgorzej. Rozwal to, Łuki, tak jest. Łukaszku, nie denerwuj się! Łukaszek, leczę cię! Łukaszek, nie denerwuj się! Masz dużo HP do końca! No traf go! Tak jest! Tak jest! W końcu! Ja dziękuję! Ale żem się spocił! No ale Łukasz szef wykarował! Piperką na blisko na niej, ale git! Zostawcie łapkę! A więc to by było na tyle dzisiejszego odcinka. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Łukasz moim zdaniem jest mega szefem. Udało mu się wygrać z delikatną Farela pomocą. Jeżeli chcielibyście, żebym nagrał taki odcinek, gdzie kieruję graczy, że ja jestem tylko i wyłącznie healerem, no to zostawcie pod tym filmem tak 10 tysięcy łapek i z pewnością taki odcineczek dla was nagram. Ja wam dziękuję wszystkim ślicznie za spędzony wspólnie czas. Wbijajcie na mojego Instagrama, Facebooka, TikToka, pixieshop.pl. Wszystkie linki do sklepu oraz moich social mediów znajdziecie w opisie. Dziękuję wam ślicznie za uwagę. Wspierajcie z kodem Farel. Trzymajcie się. Cześć!